Miłośnicy literatury mieli okazję zapoznać się z twórczością białostoczanina Artura Żamojdy. Pisarz w 2004 roku zdobył główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie literackim o pióro Reymonta. Na spotkaniu w Książnicy Podlaskiej opowiadał o swoich książkach. W 2009 roku napisał pierwszą powieść Tajemnica Mandylionu. Książka otrzymała wyróżnienie Feniks, przyznawane przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. W 2014 roku opublikował powieść historyczno-obyczajową Niezwyciężeni. Jej tematem są losy żołnierzy wyklętych z Podlasia. Myślę, że młodzieży można te książki polecić jak najbardziej, ponieważ jedna z nich, pierwsza, Tajemnica Mandylionu, ona została wyróżniona właśnie jako książka dla młodzieży. Jest to książka o ludziach, powiedzmy, młodych, którzy stają wobec życiowych wyborów. No i podejmują te wybory. I te wybory nie są najłatwiejsze i oni te wybory ponoszą konsekwencje wyborów swoich. No i to jest książka dla młodzieży, która i dla ludzi młodych, którzy stają wobec właśnie takich wyborów. Dlatego myślę, że jak najbardziej może młodzież czytać. Natomiast druga książka jest, można powiedzieć, dla wszystkich. Tam występują i młodzi, i powstańcy warszawscy na przykład. I występują żołnierze wyklęci. To są osoby już dojrzałe. I występują osoby, można powiedzieć, w starszym wieku, które też wobec wojny w jakiś tam sposób muszą się zachować. I wszystkie te osoby na swój sposób są postawione w bardzo trudnej sytuacji i w tej sytuacji jakoś muszą się znaleźć. Akcja obu książek oparta jest na prawdziwej historii, chociaż występują w nich również fragmenty fikcyjne. Teraz autor pracuje nad kolejną publikacją. Z czasem narastają mi pewne pomysły w głowie i po prostu, które będę chciał zamienić na książkę. I teraz jestem w fazie, powiedzmy, pisania opowiadań. Miałem wcześniej takie może 2-3 udane opowiadania. Chciałbym dopisać więcej tych opowiadań i wydać je w postaci książki. 11 marca bohaterką Środ Literackiej będzie dziennikarka i prezenterka Polskiego Radia Białystok Dorota Sokołowska.